Myśmy od początku mówili i mówię to do tej pory, i jeżeli będziemy rządzić, to będziemy wreszcie starali się zrobić, że jeżeli ten system ma działać, w czasie pokoju ma zapewnić naszym rodzicom i bliskim możliwość umówienia się do lekarza przed śmiercią, a nie po śmierci. I jeżeli ma wytrzymać w czasie kryzysu, to musimy przeznaczać na służbę zdrowia 7% PKB. Inaczej się to po prostu nie da zrobić. I mamy w kraju naprawdę mnóstwo wydatków, na których moglibyśmy spróbować zaoszczędzić. 7% PKB, a nie 4 z groszami. Dzisiaj lekarze są diagności, pielęgniarki. Poczytajcie sobie, co się dzieje w szpitalu w Pabianicach. Poczytajcie sobie, co się dzieje w innych placówkach ochrony zdrowia. Jak już po prostu nie ma kim robić. Nie ma kim robić naszego zdrowia i naszego życia. To jest dzisiaj absolutny priorytet, którym powinno się zajmować całe państwo i na którym całe państwo powinno się skupić. To prezydent dzisiaj powinien być tym, który siedzi w wielkim centrum zarządzania kryzysowego, w rządowym centrum zarządzania kryzysowego choćby, gdzie ma swoich przedstawicieli, szefa BBN-u i szefa kancelarii prezydenta i na bieżąco monitorować sytuację, bo wraz z wygraniem wyborów nie został pomazany na księcia krwi, który teraz ma nas zaszczycać swoją obecnością. Tylko został wybrany do pełnienia odpowiedzialności, do brania odpowiedzialności za życie i zdrowie każdego i każdej z nas. Jako przywódca, jako lider naszej wspólnoty. Bo teraz jest największe sprawdzam dla władzy w Polsce. Nie kretyńskie wojny o ideologię LGBT, nie wymyślanie kolejnych pomników, nie zastanawianie się nad tym, czy może teraz powinniśmy zrobić taką propagandę, albo skręcić taki wałek, albo nieudolnie sformułować akt oskarżenia przeciwko panu, który pisze na mnie w internecie, albo jeszcze jakieś inne rzeczy wymyślić. Ludzie, tu chodzi o życie i zdrowie. Gdzie jest przywództwo w tym kraju?